Cześć, tu Madzia, ze mną jest Aga. Jestem. Jestem sobie właśnie ja i my dzisiaj idziemy na piranie. Tak. Aga się bardzo ucieszyła, od razu kucharkę chwyciła. Słuchaj. Tak, a w ogóle chciałam powiedzieć, że kiedyś pamiętam kupiłaś mi coś i ja też ci kupiłam. Myślę, że to dla ciebie idealne, ale nie używaj tego w domu, bo nie wiem co z tego będzie, może ty wiesz. Proszę, okay. Specjalnie dla ciebie. O. Nie wiem co to daje, może lepiej w domu tego nie używajmy. Madzia, boję się, nie rób. Ja chciałam zjeść. Aha, nie, to dla ciebie specjalnie takie... I nie mogę jeść? Mroczne jajo, co? Mroczne jajo, nie mogę jeść. Czekaj, nie, ja chciałam teraz zobaczyć, gdzie my na piranie pójdziemy, bo ja tam zapisałam chyba albo bagna, albo piranie. Właśnie teraz mam bagna, czekaj, tu się teleportnę. A, to te śmiertelne bagna. No chyba żartujesz. Nie, no te śmiertelne, bo tam raz już jeden się nogą, no to zaczepiłam, no. Nie wiem w ogóle, jak ja to tak durno zapisałam, no ale dobra. Chodź już bezpiecznie. Aha, dobrze, ale przez to jakbym, nie, jakbyś, no wiesz, ja mogłabym się od razu z tobą puścić i też bym zginął. Co robisz? Zbieram się, ała! Patrz, jaki z liściem mnie gryzie. O, ale są też takie właśnie te piranie. A ty się bije? No jak ci gryzie, to bijesz, nie? Jakie śmieszne. No tutaj kiedyś mówiłyśmy, ale wydaje mi się, że ja tutaj też... O! Pływa chyba piranha! Masz? Czekaj. Nie wiem, idę zobaczę, ile pomacam. Tak, jakie piękne! Chodź! Dorodne piranie mamy! O nie! Gdzie? Masz jak zęby wystawiłaś licznie! Od tyłu cię coś bierze! A tu listek. A tylko jedna pirania? No tutaj masz jeszcze coś siedzi, nie wiem czy to piraniowate czy nie. O, ale zabiłam. O, jedzie! A nie, tak gryzło mnie! Czekaj Madzia, bo to jest w ogóle crazy. Oj, tam jeszcze jakiś ten siedzi. O, zaraz będę mogła ten. Ale czy mnie coś bierze? Ja nie wiem co ci bierze. A! Madzia, weź łepetynę ten. Jak fajnie się buja! Widzisz to jak chlepie? Madzia, chodź tą chwilę do mnie. Chcę, nie o. Sobie. A! Ja, Jezus! Bo... O! Madzia, czekaj. Też, do mnie też! Ja nie mogę tak żyć, gdzie to jest? Za tobą. Jak nie wiesz gdzie coś gryzie, to zawsze za tobą. A patrz jak klekocze. Klekocze. Jak okay. Klekot. Ja idę na ląd, bo ja mogę moje jajo zjeść. Czekaj, patrz na tak, mnie. Tak, możesz zjeść? W stanie. To jest do jedzenia? No i co? I nic mi się nie zrobiło. I nic no nie co dostałam. Ty mówisz? Łej, ja myślałam, że to takie jajo byłoby... Przepłaciłaś. No chyba tak, w sklepie mówię, o, mroczne jajo. To ja mówię, Madzi kupię, nie? Mroczne no, ja... A tak, jak mroczne to dla mnie, tak? Madzia, jajko no, bo, no w sklepie u tych tam, tych łonych i ja myślałam, że coś z tego respi, dlatego to wzięłam. Właśnie patrzę gdzieś ty to kupiła. O, tu jest mroczne jajo. Za 66? Ty wiesz ile ja wydałam na to twoje pływające? Madzia, czemu sprawdzasz? To promocja była. A, promocja? Dobra, czekaj, zaraz no, myślałam, że ja coś tu narobię, a to jednak nie. Czekaj, bo ja szukam. My mamy... O pani! Co? 32 piranie ubić, a mamy dopiero 7. Aha. No, no to więc... ja tak tu pływam, ale tu nic już nie klekoczę. No to pływamy, może się co znajdzie. W każdym razie jeszcze, jakbyś widziała kruki, to kruki ubijaj. Dobra. Bo potrzebujemy czarnych piór kruka. Dobra. O, a liścia znalazłam gryzącego. I tropikalną rybę. Jakieś te bagna już wypaczone, już tu nie ma piraniów. Wypaczone mówisz? No nie ma. Nie wiem, popłynęłam gdzieś tam kawałek dalej, pooglądać. O, statek chyba znalazłam. Mogłoby się zrespić. Tak, znalazłam statek. Zobaczę, czy w tym statku coś jest. Piranie! Jak się woła piranie? Nie wiem. Tak się znalazłaś? Nie, liścia znalazłam. Ale ich... Eba, ja już tu byłam, bo nic nie ma, ani skrzynek, ani niczego. Ale skoro to są normalne ryby, piranie, to one się powinny co jakiś czas respić, prawda? Tak, tak. Więc dlatego ja sobie... O, tutaj jakąś rybę mam. Może trzeba wyjść? Nie wiem, czy ta ryba też... To jest inna, pirachna. Pirachna? No bo tak się nazywa, pirachna. O, ciasteczkowego potwora... Chodź tu. O! I no tego, piranie, ciasteczko... Już piranie znalazłaś? Nie, czekaj Madzia, ja byłam w afekcie. Tego ciasteczkowego tego, jak on tam ma, ten co wybucha? Creepera. A, no. A myślałam, że to tylko neterowe dziadostwo. Nie, taki ten żółty taki. No wiem, o którym mówisz.
No, na serio, ja się spodziewałam, że on tylko w tym, w neterze. Będzie tu są, tu jest pełno tera potworów. To bardzo znaczy, dobrze. Przynajmniej ich słyszę. To bardzo dobrze, my musimy też takie potwory, takie dziwolągowate ubić. Oho. Nie wiem, czy wiesz, o których ja mówię. No, takie różne tam takie. No ja wiem, te jelenie, takie, których czy nie jelenie. Najbardziej się boisz, wiesz? Tak, no, no, no. To te mamy ubić, tak? No, bo właśnie patrzyłam skąd i z czego co wypada. Właśnie tu jest jakieś śmiesznego, dziwnego. Jakbyś ty znalazła tego. Będzie, ja mam trable. Ja widzę, że ty coś tu wybuchasz. Ale to jest zombie. A ty jesteś tu? No tak, przyszłam. Ale nie, przed chwilą był jakiś taki inny pokrzywiony. Pokrzywiony? O, wyrzucił to, co czegoś tak bardzo kiedyś szukałam w dżungli, wiesz? Tak? Tak. A potrzebujesz tego jeszcze? Chyba nie. Aha. A w ogóle w tym miejscu pamiętasz te takie krzaczki? Też powinniśmy... Te takie krzaczki. Tu? Krzaczki? No. Ale też kiedyś szukałyśmy na bagnach takie różne, czy nie? Czy to nie było tu? O! Jest pirania, mam! Masz? My krzaczki szukały w dżungli. Aha. Gdzie to mnie gryzie znowu? Czekaj, jak nie wiem, gdzie to za mną? Czekaj, bo chlepocze, o tu. No właśnie, on kleko... O! No, z tyłu był. Dobrze, umrzył. Ja już mam dwie, ale... Ja też mam dwie. Jeszcze taka kwestia, to się liczy za te piranie czy za tamte? A które tamte? No wygląda jak ta pirania, ta klekocząca bardziej, wiesz? A w którym ten, w którym tak, to sprawdzasz? Jak wejdziesz w zadania, to jest ostatnie i tutaj od miecza pierwsze do góry. A, no i mamy 8 zabite, słarby. Wiesz? O, to my musimy o te, o co ci wyrzucę, o te. O, zaraz wciągniesz. O, ciągłaś. O, no to też właśnie nie mam. Te, 4 te. Mamy. Tak, to właśnie je musimy bić tutaj. Tylko coś się słabo respią, Madzia. Nie sądzisz? No słabo, no nie wiem, może jakiś, wiesz, unikalny produkt, że tak powiem, morski. Ej, a co tu jakieś podwodne? Byłyśmy ale to byłyśmy raz. To są takie te, co tam torty rosną i pełno gadzin jest. Aha, okej. Okay. O, klekoczące, klekotę słyszę. Chodź tu, gdzie on? Jakby się klekotasz. Gdzieś, o tu! O, tam lata, tam za tobą, za tobą. O, dwa klekoty! Nie mogę, Madzia, bo mnie... Widzę, już... O, zginęło? Chyba tak. O, jeszcze gdzieś klekota, słyszę, za tobą, za tobą! Ty, gadzino! Wygniataj. No, wyrzucił. A, worek wyrzucił. To czekaj, mamy 5, a Madzia, ty masz jakiś? Co? No, masz jakąś rybę? Jedną, resztę tobie oddałam. A, dobrze, to mamy 6. To tam w zadaniach musisz sprawdzać. Najlepiej, bo my gdzieś kiedyś też już biłyśmy, pamiętaj. No, też, no, pamiętam. Dobra, czekaj, ja sobie tu stanę. Mam nadzieję, że to nie jest żywe. No te latające takie. A, wiem, na liście stoisz, dobra. No. O! O! 11, Madzia. Nie ten, ale zabiję, jak zobaczyłam. O! To te ruiny, dobra. Podwodne. I to znaczy z drugiej strony. Czy no idź, bo my musimy po tym bagnie najlepiej pływać. I wiesz co, trzeba byłoby pójść tam za nasze zoo, bo tam za naszym zooem chyba dużo kruków było, nie sądzisz? Tam latały, no. To też pamiętam. Bo właśnie musimy też... O, mam klekoty! Dobrze. Dobra, jeden poszedł. Jest drugi. No, czemu ty się tak cieszysz na mój widok? Tyle co mnie zobaczył, skacze. Ja muszę sobie zjeść jednak. Przelatuje. O, skacze, widzę klekota, no. Twój czy mój klekot? Nie, to mój. To chyba twój był, no. Tak, ty jesteś... Nie, to ty musisz mieć swojego chyba. Nie, no skakał chyba koło ciebie. Ale o, no, to był tu. Ale go zabiłaś chyba. Aha. Mhm. Co mnie gryzie, liść. Właśnie nie co mnie gryzie? Czy to ty, czy... O, leci w sensie... klekot! Madzia! Skąd ty tu masz klekota? Patrz! Opadł. Za tobą płynął. A to musiał się gdzieś ten pojawić, albo ja go wcześniej nie widziałam. Ale powiem ci, spodziewałam się. Obawiałam się, że... Co to jest? To inny klekot. A... Aha. Inny, ten, którego właśnie... Ten klekot, się, co zabiłeś, chyba właśnie pirania nazywa. Czekaj, zaraz powiem. Tak, kill pirania. To też to musimy mordować? Nie, właśnie ta prawdziwa pirania się nie nadaje, tylko ten słamer, czy jak on tam się nazywa, wiesz? No i my tylko słamerki musimy ubić. Ale spodziewałam się, że będzie ich mniej, wiesz? A jednak tak trochę całkiem sporawo ich jest. Dobrze, że będzie przy dużo. Tych bagnach pływać, bo one to wiesz, bagniste. Czekaj, tu się coś skitrało, co to takie dziwne? A, to creeper.
Coś A, to creeper. Coś się schował. Ale nie, tutaj coś widziałam. A, to ten liść. Tylko go w końcu od mordy strony zobaczyłam, wiesz? Czy... O, a, no rzeczywiście to jest liść. Też mam liścia. Akurat powiedziałaś o liściu i przypłynął do mnie. A jak o, o, o! Kim jesteś? Ja się zabawiasz. To jest ten inny pirani. A, to ten inny pirań też u mnie przed chwilą był właśnie. A. Nie ciebie szukamy, chcę tych klekotów. Ale te inne pirani, to możemy sobie za to ten, ugotować. No teoretycznie, no. Czekaj, chwilę, pobiegam tutaj jeszcze. O-o. No to kolorowe owce. Baś. Ja cię słyszałam za sobą. Zgniataj. Chodzi i robi cyt. I myślisz, że go nie słychać. No tak. A kto, jaki kolor? Taki normalny creeper miał? A. Inne to trochę nie bardzo psy. No i no tak, no. A co to? O, liść. Do widzenia. No to fioletowa krowa. Krowa. Świnia. Tak, wszystkie zwierzęta wymienię, zanim powiem, że to było owca. A macie, a na przykład tam, gdzie były i żeśmy zamordowały, to później tam się mogą zrespić jeszcze raz? No i prawdopodobnie, bo tam mogą mieć taki jakby respawn swój. Aha. Bo tak tutaj pływam, gdzie już byłyśmy, ale no. Ja to wyspę jeszcze opływam w koło. Jak jesteś... Baśka we mnie strzela wodą. Jak jesteś na lądzie, możesz zobaczyć w zadaniach, ile już mamy ubitych? Czekaj, i wypływam. Bo ja właśnie pod wodą płynę. Rozglądam. Oj, kurczę. A tu strasznie pusto. Dobra, sprawdzamy. Tyk. 14. No tak mniej więcej połowa. No prawie połowa właśnie, więc no nie prawie. Jest aż tak źle. Ej! O-o. Pany! To mnie ugryzło. Najprawdopodobniej brak powietrza. Aha. No bo jak wyszłam, to już mnie przestało gryźć, no to wiesz. Ja bym ten już panikowała. Nie. Akurat za jedno wyszłam... ugryzienie to wiesz. To jakby kto cię drapał kijem. No ja właśnie nawet drapania kijem się boję. A jak dobry ostry kijek. To... Tak po pleckach? No tak. Dobra, tu płynę. Gdzie jesteście piranie? Właśnie jakoś ich wybyło. Czy ty nie masz gdzieś indziej jeszcze jakichś bagien zapisanych może? Czekaj, wypłynę, zobaczę. O, ja się zastanawiam, czy ja mam gdzieś zapisane, czy nie. Ale kto wie, czy to nie będą te same. Ja jak widzisz, mam mordercze. No. Dobra, sprawdzamy. Pod jodką. Zresztą jak ten. Jak będą te same, to będziesz miała bardzo blisko odległość. No, 105 wiesz? Metrów to jest to no, samo. To te. Co my mamy ewentualnie dalej? Popatrz, czy jakichś innych jeszcze nie ma. Inny biom? To nie wiem, co to znaczy. Inny biom. A mułowe? Ale to chyba nie jest, tam nie ma wody. No spełniło się, słuchaj, tych handlowców. O, zamek bagno? O. 5000? O, to tu, bier. Idź tam? Idź. A czekaj, pójdę sprawdzić. Ej, to jest bagno? Madzia, bo ty mówiłaś coś bagno, ale ja nie wiem, czy to jest bagno. Nie wiem, patrzę, jak Baśka mnie wielbi. Dlaczego ja napisałam to, że to jest bagno? Już skończyłaś? Dobra, ja już do ciebie idę, czekaj. Madzia, ale ja nie wiem, czemu ja tu musiałaś uchodzić po bagnie, a czemu zapisałam zamek bagno? Nie mam pojęcia, gdzie ty jesteś. Madzia, to jest bagno? Gdzieś tu w okolicy? Nie, to jest las sosnowo-jodłowy, czy jaki inny. A czemu zapisałam zamek bagno? Musiałeś a, gdzieś... tu masz bagno. A, no to dlatego, no. Patrz, jaki piękny jeleń! Uuu. A widzisz, Madzia, to jednak, bo jak ty mnie gdzieś zabierasz, to ja później to pamiętam, ale później, jak się trochę przenosimy, to ja dalej myślę, że jestem tam, gdzie... Myślisz, że to można mordnąć? No właśnie tak się trochę podchodzę do niego. Ale to biedny jest, się... Madzia. Może go zostawmy. Dobra, on się boi, zostawmy go na razie. W żadnym zadaniu jeszcze nie wyczaiłam, że mam zabić jelenia, to niech sobie żyje. No. O, no. A wiesz, Agnieszko, to odwrotnie niż ja. Patrz, tutaj są. Co? A? Co? Klekoty? No kleko to gryzie. No to dobrze, bierzmy ich. Tu mówię właśnie, że chodź tu. Agnieszko, odwrotnie jest, jak ty mnie gdzieś zabierasz. Jak Agnieszka mnie zabierze, to jest taka impreza, że ja potem już nic nie pamiętam. Tak się kończy zagnieżdżać. Ale wszystko, żebym sobie zapisała zamek bagno i tak się odwracam, mówię, kuźwa, gdzie tu jest bagno? A bagno gdzie? Czemu? O, pirania siedziała uśpiona, ale to ta druga. Pirachna? No.
Ej, one sobie siedzą w krzakach. Powinno się tak to wymawiać. Pirachna. A ta pirachna. No nie brzmi. No tak. Tak po francusku. Oni to ry tak jakoś no. Przeinaczają. I co? I to ta syt? Nie ma już tu tych pirachny? Ja zobaczę w ogóle ile jest... Ile my ich mamy ubite? Już 17 mamy ubite, progres jest. No jest. No. A czekaj, tu widzę jeszcze pają. Właśnie o tego serca będziemy szukać, ale... No właśnie, może być problem ze znalezieniem takiego jełopka, który tu spełni. O, są. O, dobrze. Aga, ono do mnie, bo tu łaszczy. To muszę... Tepaj! O, tak. Dzień dobry. No dzień! Gdzie ty je masz? No klekot? Skacze ten klekot, to, bo on zamiast to zobaczyć, że ktoś przychodzi i zamiast przyjść się przywitać, to wyskakuje z nad wody. O. I już klekocze, nie? No i klekocze właśnie. A może o, za tobą. Może Madzia? To jest na zasadzie... Jeden klekocze na górze, drugi za tobą. O. Może to na zasadzie on klekocze, to na zasadzie ja stoję i kołaczę, pukam coś? Nie wiem już. Ale dziwna taka pirania, se wyskoczy i se klekocze, no what the hell? Co na was z głową? Mózgi, a te piranie można jeść. Tak? Mhm. Jak upieczasz? Jeszcze 12, Aga. A właśnie, Madzia, jak piranie działają, na przykład takie prawdziwe w życiu, to one mogą naprawdę upić i doić? A. Odgryźć albo coś? No, to jest mięsożerne. Kiedyś był chyba taki horror, że kuźwa... Kiedyś w ogóle były takie horrory takie tematyczne, na przykład o mordercze mrówki, albo jakieś osy mordercze, albo było, coś. Było, ale to były takie najgorsze horrory, jakie mogły być. Tak, śmieszne takie, no. Dla mnie nie śmieszne, to już było żałosne wręcz. Ale wiesz, kiedyś, dawno temu to takie rzeczy się oglądało, to leciało w telewizji. Tak, ja pamiętam, też to oglądałam. Jaki horror, mordercze mrówki. Nie, ja oglądałam i myślę, czemu tak mało krwi, czemu tak mało flaku. O, wiesz, czego się zawsze bałam? Co mi kiedyś ten... Jak byłam młodsza, to był taki horror mordercze ślimaki, nie? Znaczy, on to się tak nie nazywało, ale tam występowały ślimaki, które na przykład jak była sałata i ktoś pokroił i tam był ślimak i on się później rozczłonkował i ktoś zjadł te ślimaki i później mu od środka wszystko zżerało. Ja mówię, ja pierdzielę, ja się boję ślimaków, jakbym tak zjadła. To wiesz co, to ja oglądałam kiedyś z Archiwum X i tam natomiast było, że tam jakiś robal czy coś też dostał się gościowi do organizmu i było widać, jak on, wiesz, pod tą, tak, pod skórą pełza. No to już było takie... Hardkorowe. Że tak powiem. Masz jakiego kokota? Nie, właśnie nie. Ja znalazłam, ale pirachnę. A, pirachnę. Tak tu patrzę, no, ale pirachnów dużo, a klekotów no, nie ma. Ale i tak nieźle, żeśmy uzbierały. No, nie mówię, myślałam, że będzie ciężej, nie? No chociaż prawie cały odcinek na razie to zbieramy, ale tak wesoło, nie? Tak. Idę się przenieść trochę na drugą stronę, o. Halo, klekoty? Idź, ja na razie tędy pływam. Zawsze tak jest, że jak czegoś szukasz, to nie możesz znaleźć. A czekaj, a jak to czegoś nie szukasz? A jak nie szukasz, to od razu padnie. Znam. To jest po prostu normalne. O, a ostatnia historia z moich obcasów. Potrzebowałam elytry do zadania, prawda? Wzięłam, słuchaj, znalazłam w końcu Ender City, gdzie jest te... Ja muszę tu wpłynąć. No też nic nie ma co za dziadostwo. Gdzie jest ten statek, gdzie jest elytra, nie? No. Au, co mnie bije? Pirachna? Nie. Nie wiem co to było. Jakbym się w skalę zbluczyła. Dobra, uratowałaś uciekła. Mnie. W każdym razie. No, i ten. I słuchaj, znalazłam Ender City, jest ten statek, na którym jest. Słuchaj, ja wyłażę na ten statek, okazuje się, że ten statek jest w połowie obcięty i nie ma tego, czego szukam. Aha, serio? No, serio, byłam tak rozczarowana. O nie. A, to ty. Auć. A to liść. Liść mnie bije. O, pirachna tu siedzi. Pirachna. A gdzie nie piranie, nie pirachny. Pirachny to no, może takie, wiesz, bezwartościowe siostry. Tak, piranie. Możliwe, no. Były i się zmyły. Ja zaraz jeszcze u siebie popatrzę, czy gdzieś mam jakieś bagno zapisane. Albo czekaj, pójdę w tą stronę, bo tutaj nas jeszcze nie było, przynajmniej mnie. A nie, chyba byłam, bo ten łoś tam stoi. A, no nic, ale to my chyba tak... już zataczamy krąg. No bo ja już z tamtej strony też byłam.
Tam coś pływa. Owce się kąpie. Ale powiem ci, że w Minecraftie na przykład takich o miejscóweczko uwielbiam odgłosy tutaj tego świata. Że słuchajcie, jakbyś była faktycznie w lesie, to jakieś ptaki tak, no, śpiewają, no. Coś tam, nie? Wiesz co mi się zawsze kojarzy z latem, na przykład jak ja mieszkałam tam u siebie w Polsce, że te żaby, bo my mieliśmy właśnie takie bagno niedaleko i jak na przykład już się zbierała taka noc, znaczy noc, no tak już była szarówka, to te żaby tak rekotały. Zawsze, ja pierdzie, tak fajnie. Tak, u mnie koło ranczo rzeka płynie i też pamiętam zawsze też. I świerszcze jeszcze. O tak. Mhm. O, pirachna. Coś czuję, że chyba ich tu już nie ma, wiesz? Zaraz wiesz co, ja się ten... kojtnę na mapę i zaraz zobaczę, czy ja nie mam gdzieś jeszcze jakiś dodatkowy bagno zapisany. Idę też zobaczyć, czy jeszcze może coś mam. O, ja natomiast wiesz jak... ten... taka dystansu. O, to mnie tu w ogóle nie było, Aga, wiesz? Tak na dobrą Gdzie? Sprawę. Tu? No. No co ty? No tak jak patrzę, to nie. Ja się chyba kiedyś puszczałam, kto wie czy nie za tymi... Co? Ty się kiedyś puszczałaś? Puszczałam się kiedyś. W sensie, że za szukaniem tych pałek, czy jak to tam, takich tych krzaczków. Aha. No. Ogórki na lodowcu. Tu mam bagna. Ja też mam podpisany coś inny biom. Czekaj, ja tam pójdę, zobaczę. Inny biom. A, to wiesz co to było? To taki biom cały ze żwiru. Aha. No, to nie. A grzybobranie? A, bo tu grzyby brałyśmy. Dobra, to już wiem, gdzie jesteśmy. A jeszcze, czekaj, tu przed chwilą coś miałam tak fajnie podpisane. Bielica. To tam blisko mogło być też może jakie bagna. Mywy! Po prostu gdzieś są mywy. To, już będziesz jeszcze ci zabierać, tak? No, a czy mam tak podpisane, fajne. No? Jest tak daleko, o kurkła. Tak, ja tak patrzę po drodze, tu jakie bagna. Bagna. Tu my mieszkamy. To? A nie, to jest właśnie... A to... A czekaj, a wrócę jeszcze na tamto bagno, co było poprzednio. No to właśnie, może się coś zrespiło? Właśnie teraz zobaczyłam to, też u siebie na mapie to bagno, gdzie ja użyłam. Może się zrespiło? Albo teraz, jak my przyjdziemy, zaraz się narodzi. No, mogłoby się narodzić. Liści to jest bardzo... O! Chodź, klekłotku, cześć! Ej, Madzia, to działa, czyli to trzeba się wrócić po jakimś czasie, one są. Patrzcie, to ten dzień zapiszcie normalnie w kalendarzu. Aga się cieszy na widok potwora, który może klekota. Ją zabić. Klekota! No. To jest... Tylko właśnie on mnie już się... O! No bo klekoty, no. A co, ja chyba nie wciągnę zadanie. Tego nie musisz wciągać, musisz go tylko zabić. Aha, no dobrze. O, klekot! Cześć! Klekotów tam no klekoty się tu zrespiły, Madzia, mówię ja ci. Ja pół klekotu nawet nie mam, ale to teraz się nazywa. No się rzuciły na mnie dwa. To, i liść. Aha, to koty z liściem. Okay, tu obok to nie są jakieś sąsiednie? O, tam są sąsiednie bagna, ja idę do sąsiada. Dobrze. Może sąsiad będzie miał jakiego bezpańskiego klekota. A tu są takie normalne piranie, ale to one są zbadżone. Czemu zbadżone? Bo nie pływają, bo są... i odpoczywają? Tak. Bo się chowają przed nami. Czyli Aga, ty jak odpoczywasz, to zbadżona jesteś, tak? Tak, jestem zbadżona. Mój kolega jak odpoczywa, to mówi, że on hibernuje. Ale patrz, na przykład są, widzisz, dwa rodzaje pirani. O. I ta taka bojowa i taka, co się niczego nie boi, to ty jesteś tą piranią, a ta, co się chowa ciągle, to jestem ja. Ale porównanie zrobiłem. Ta przymulona w krzaku. No ale to by się zgadzało, bo masz, ty taka przymulona w krzaku siedzisz, a ja wiecznie głodna, to atakuję i żrę. No, ej, to by się zgadzało. Jesteś taka zawsze bojowa, a użrę ją w kostkę. A ja mówię, o, może mnie nikt nie zauważy. No, ja to tak jest. Nie, ale pięknie, żeś wymyśliła. No tak, Madzia, bo to tak jest. Dobra, u mnie klekotów nie ma. Nie ma? Nie. Jeszcze tu podpłynę na tą wyspę. Może, nie wiem, wystraszyły się mnie, tak wiesz, uciekałam. No może. No ale to znaczy, że trzeba chyba wracać co jakiś czas. Chyba tak. Co to żyjące? Nie, to jest liść. O, co to? A nie, to ta przymulona. Aż się jarałam. Pirachna. Tak. Dobra, Madzia, ogólnie to chyba już się nie zrespi nic.
Rozglądam, bo coś się tu dziwnie mi drze. Myślałam, że mnie pirania żre, a to po prostu nie miałam oddechu. Panie, czy to pan tak krzyczysz? Nie pan. Co tam znalazłaś, Madzia? No to jest pan handlowiec. To są podejrzane dźwięki tu gdzie. O. Co to? Podejrzane dźwięki, ja tu mam i nie wiem, co to jest. Szukam z której strony. Kto wie, czy nie słyszę tych samych dźwięków. One są zastanawiające. Jesteś kawałek dalej ode mnie. Co to? Barbara, tu jest zombie. Czy to bardziej w tę stronę? O, zombie NPC. To na pewno nie pan tak hałasował. No, coś krzyczało. Gdzieś tam musiało być, bo tutaj i ten. Przepłynęłam kawałek i nie. Baśka mnie ściga, słyszę z tyłu, jedzie tymi strzałami. O! Mnie też chyba ścigała, ale uciekłam. Wiesz, jak udało się nie trafić, ma klikotów, to trzeba palić. Szkoda, że klekoty wyszły. Czekaj, o tutaj się zawsze respiły. Tutaj ja umarłam, a myśmy przechodziły na tamtą stronę, zaraz zobaczę. Boże, ty weź Baśka się ogarnij. A już masz, tak niewiele zostało i nagle znikło, nie? No. To może trzeba się znowu telepnąć. Czekaj, zaraz tutaj przyjdę, zobaczę. Czekajmy z tej strony. U, gdzieś polowałyśmy na nie. Dobrze, o, pajączek, dzień dobry. Creeper to nie. A tutaj te kwiatki świecą. O. No ale nawet nie wiem, Aga, gdzie ty jesteś? Ja się poszłam tepnąć znowu do tamtego i zobaczymy, czy się znowu nie zrespią. Do tego jelenia. A, tam, no. Piranie? Wzywam was. Proszę mnie żreć. Tym razem wam pozwalam. Nie, liście są, piranie nie widzę też. No liści to jest aż za dużo. Bo to dekor. Myślałam, że powiesz, bo to dekle. Tak, też. Okej. Że nie ma? No cisza. Dużo. A ile nam zostało do ten? Z 10? Aż z 10? Aż tylko? Tylko, ale zważywszy na to, że jak one się respią mało, no to dużo. No ale chociaż zauważ, i tak ładnie, że one się trójkami zawsze respią jakoś. No, mniej więcej. Do tej pory się respiły. Tu liście. A to jest taka szansa, że na przykład one się respią tylko w dzień? Nie? A nie mam pojęcia o ich obyczajach. Tak ci powiem. Nie masz pojęcia. Chyba nie wiem, jakieś z kamerą wśród zwierząt obejrzeć, jak tam czubówna czytała. A, pirania. Jezu, jak ja zawsze oglądałam to. Ona ma taki fajny głos. Taki spokojny. Chociaż jak się mordowały zwierzaki, to ja przełączałam. To znaczy, ja lubiłam oglądać o samych zwierzakach, a jej głos właśnie jest taki za monotonny dla mnie. Wiesz? Nie lubiłaś? No, ja wolałam tego pana Knapika. O Jezu, nie wiem. On niedawno umarł właśnie. To nie wiem chyba. O, Madzia! Cześć! Dzień dobry, to się o ciebie tapałam już 2 minuty temu. Tak? A, ja byłam... Ja... byłam w ferworze, wiesz? A. No ja tam... Auć. Oj, robali. A nie umieją pływać. Patrz, byłaś w ferworze, bo liście wygonił. O, i creeper. Umiesz wybuchać w wodzie? Cwaniaczku? Ale wtedy nie, tego nie wysadzę bloku. A, no i se... Ale wybuchnąć może. No. Madzia, cisza. No, tak wiesz, taki rozjuszony odcinek na początku był, nie? No, crazy. I nie ma. No to cóż, przyjdzie się innym razem. A teraz, tak. Wiesz co, a może ten, bo zaraz będziemy kończyć. Tepniemy się do zoo i za zoo są kruki chyba, a, nie? A, tak, tam możemy, były. No. Bo też potrzebujemy 2 liściów kruka. Liściów. Liściów? Tak, liściów, tak. Liściów. Nie, bo do czegoś też są potrzebne, nie? Właśnie liści. Ty zabrzmiałaś tak, jakbym to ja była tej. Ja tak gadam. Że ja nie wiem, co ja gadam. Nie, pior potrzebuję. A ty tam się ten zrespiłaś? Ja na skuśki chodzę.
Aha. Ja to pod co mam ten... To chyba tam z tyłu było, wiesz, Madzia? Gdzie? Tam, o tam, nie? No. Chyba, że ja je wszystkie pokradłam do zoo. Tak może mogło się wydarzyć? Oje, duchy słyszę jakieś wyjął. Ja się zastanawiam bardziej, czy one w nocy będą takie chętne, wiesz? Może śpią? No, żeby je znaleźć. Ja pomóc cię koniu? A niech się bawią. Nie, bo wiesz Wysiek? Co? Wygniatać. O, Bansi! Nie, bo patrzę, że może tutaj też udałoby nam się znaleźć te potwory, których potrzebujemy, wiesz? Z tego co jak patrzyłam, to w lesie one gdzieś się mają spać. Macie, jak się nazywają te takie, których ja nie lubię? Rybik, nie, jak one mają? Te takie szare. Rybik, co prawda? Ze skał. Rybik? Jezu, jak ich nie lubię. A skąd one tu na ziemi? Bo z Bansi wypadły? Z tego, z zombiego nieraz wypadają. Aha. No. O, kruk! O, masz właśnie wypadły. Gdzie? Ludzie! Ten kruk! A to ja nie wiedziałam, że to kruk bojowy. No kruka pizła mi wyskoczyło z niego to. Jezus Maria, Madzia. A ja sobie mój miecz mi zabrał. O Jezu, ale leży mam ciarki. Tam twój miecz. A czemu on mi zabrał? Jezu, ale miał ma mam ciarki. I może. Nie! Aga, weź mnie tam! Nie mogę. Już, dobra, się sama wzięłam. Madzia, widzisz w nocy, co się z kruka zrobiło? Ale nie wiedziałam, może pióra dwa od razu da. Ale jest ja głupi, zawsze bo zamiast wleźć do wody, bo się jara... O, teraz wpadł. A to stał. Ty umrzesz? Jezus. Zeszło kamar? Ja czymś trafię. No, chyba ostatnim razem mnie ten nie wyjąłem. O, umrzył. Co żeś dał? Jezus! Nie robię jeden, Madzia. Nic nie dał. Nic nie dał z tego, co ja potrzebuję. Ale dlaczego kruki w nocy tak się przerobiły? O, nie wiem, ale ciekawe to było. No bardzo. Muszę też miałam bliskie spotkanie. Ale wiesz, ty to zawsze jakieś atrakcje przyciągniesz przynajmniej. Ja zawsze przypał. Ja powinnam mieć na drugie, ja powinnam mieć na nazwisko Agnieszka Przypał. No dobrze. Ej, ale fajna, ale bym się, no, fajnie bym się nazywała, co? Porozmawiaj z Tomkiem o zmianie nazwiska. Dobra. Agnieszka Przypał. Będziemy... I Tomasz Dekiel. O. Boże, idealnie. Patrz, idealnie, no. Dobrze, my będziemy kończyć te przypały. No, albo same poznajdujemy resztę dekli, albo tak, się ten trafią, nie wiem, zobaczymy. No, w każdym razie dziękuję wam serdecznie za obejrzenie tego odcinka, ze mną była Aga. Byłam. Byłam sobie ja, tak więc trzymajcie się, no i cześć. Pa, pa.